What a series, Nolan. We've built cars at the new test track. We almost found all of the giant yellow inflatable donuts that you misplaced. James, do you know how hard it was to get a donut up a power line? I knew it! But we're not quite done yet with the Donut Media takeover of the Ryzen playlist. So, make sure you get the last cars on offer. What are you waiting for? Go! Someone bolted their shed on the back of this Mini, Nolan. What's going on here? Hey, it's Donut Media at Horizon Mexico. Come get some cars. This week's reward car is the Morris Minor Series 2 Traveler. And it's not just a Mini with a shed bolted on the back. I think. Hello. No, wszystko działa, także cześć, witajcie. W ostatnim sezonie tej jakże rozczarowującej serii, czyli miesiąca z Donut Media. Co prawda to dopiero pierwszy epizod z tymi youtuberami w roli głównej, ale no mogli się bardziej postarać. Na szczęście jestem świeżo w zasadzie po streamie ze świątecznej serii 15 i noworocznej serii 16. No i powiem tak, jeśli chodzi o samochody, to powiedziałbym, że nieźle wyważone między nowościami i powracającymi autami. Tylko problem jest taki, że wskazówka od Torbena nie okazała się w 100% trafna. A przynajmniej nie wskazywała na auta, które mogłyby zostać dodane wszystkie na serię 15 czy 16. Bo o ile Cupra Urban Rebel dostaniemy nawet w prezencie na sam początek serii, a Sienna najprawdopodobniej za określoną liczbę wysłanych prezentów, bo to wraca. O tyle Nissana 400Z ani żadnej innej nowej Zetki no, nie uświadczymy ani w serii świątecznej, ani noworocznej. No, straszna lipa, no. Zamiast tego dwie wersje MG6. Strasznie się to dziwnie mówi, tak jak Mazda Speed 3, czyli trójkę MPS. Strasznie dziwnie się to wymawia między poszczególnymi kontynentami. No i dobra. Najważniejsze to teraz skończyć to i czekać z nadzieją na to, że uda się powysyłać jak najwięcej prezentów i szybko uzbierać na tego Siana i nie tylko. Bo nie tylko mamy te MG-ki, Sienna i Cuprę, ale dostajemy jeszcze dwa powracające AMC. I to ciekawe, wychodzi na to, że jeden z tych powracających muscle carów był nawet klepany w Meksyku. No, ludzi, którzy cenią sobie ten model i wiedzą, o który mi chodzi, to ich chyba krew zalewała, że na premierę go nie było wśród aut. No i ogólnie seria świąteczna w ogóle stoi muscle carami w dużej mierze. Dla zmiany
W nowym roku będzie skupienie na Fordach w zawodach i no oprócz MG jeszcze Renówkach. Też wszystkie powracające. Naprawdę, mam nadzieję, że pamiętają o tym, że sugerowali Nissana Z w tamtej wskazówce i że wydadzą go albo na playliście w serii 17, albo jako no w zasadzie auto, można by powiedzieć, okładkowe dla drugiego dodatku mapowego, tak jak Hot Wheelsowy Back to the Blade był dla dodatku Hot Wheels. Ale dobra, nie rozgadujmy się o tym zbytnio. Kupmy co mamy do kupienia w sklepie Fortaton. No oczywiście też czekamy na to aż na serię 15, czyli od przyszłego czwartku będzie można już wysyłać prezenty. Oczywiście postaram się jak najwięcej aut prezentować, czy to obecnych w moim garażu duplikatów, czy to nawet aut zdobytych w losowaniach. Bo w zasadzie nie mam takiego auta, którego nie miałbym już w garażu, przynajmniej z tych, co są w Wingspinach. Ale dobra. Po raz pierwszy od dłuższego czasu na playliście mamy wycieczkę Horizon. I jedyne dodatkowe wyzwanie to fotowyzwanie tutaj. Także no. Trochę to. Może to pójdzie szybko, może długo, nie wiem, zależy od pozostałych aktywności. Też w ogóle w nowym update'cie mają dodać punkt startowy przy stadionie. No i mają jeszcze rozmaicić fotowyzwania w świątecznej serii. Dając bałwany w wybranych domach. Ale dobra. Bierzemy się najpierw oczywiście za wyzwanie Welcome back, tygodniowe, Simon. jak zawsze. Tak swoją drogą jeszcze wspomnę o tym, że w końcu udało się doprowadzić do stanu używalności dom aukcyjny. Ci, którzy na potęgę korzystali z exploita na kasę, no potracili sporo funduszy. Ja jako, że w zasadzie zbytnio się na tym nie wzbogaciłem, to nie straciłem w sumie nic. Także mniejsza już z tym, jedźmy. Oczywiście tygodniowego mamy Audicę DTRS, także zobaczmy. Tylko wzmianka o streamach i nagrody wypłaty z labu i ogólnie z dwa różne kreatywne aktywności. Ale następne było chyba, tak myślałem, wirażę dwie gwiazdki. Robiłem próbę z fabrycznym. No i z górki to nie sprawia TTC większych problemów, także. Do dzieła. Tutaj w ogóle próbowałem jeszcze jak był śnieg w sezonie zimowym. Dlatego miałem jeszcze mniejszą
szczepność, ale tutaj zdobycie dwóch gwiazdek w takich warunkach to nie problem. Więc tutaj wystarczy... No i jest 120 na godzinę. Dowolny wyścig klasy S1. Dobra. Z chęcią bym sobie machnął jakiś tuning sam, ale... Zobaczę może wstępnie, czy są jakieś... Okej, okay, jest. Wyścigowy, drogowy. Sporo tuningów robionych pod Forza Ton. Nie mówię, że to źle, ale... Weźmiemy może... A może ten? Co prawda dużo nie zyskuje prędkości maksymalnej, ale... Raczej wątpię, żebym miał się brać za jakieś wyścigi właśnie z długimi prostymi. Dobra, to może... No, tutaj proste wypozory nie są jakoś specjalnie długie, także... Myślę, że ten sprint się nada. Nie mówcie mi, że zrobili, że w tym tuningu był słab silnika. Jeśli będzie trzeba, to najwyżej tam zrobię jakiś filmik od podstaw. Nie wiem, to chyba to pod dragi robił. Maszyna, nie widzę to bardzo. Szybkie są te super, nie ma co. Ja mi się wydaje, że wjeżdżając tam teraz w tył, to przewaliliśmy ten wyścig.
szanse na wygraną są większe. Ale podbiło przed samą metą. To już było proste. Dobra, to teraz pokazówki. 630, ja życiówkę mam 687, także z tym problemu raczej nie będzie. Strefa pomiarowa może jedynie być problematyczna. A może zacznijmy sobie od fotoradaru. Może nie wrzucajmy tak od razu dwójki. Nie wiem, czy powinniśmy dać sobie radę. To nie może nas tak odbijać za mocno. Brawo. Ale udało się. Nie musiałem nawet dwójki wrzucać. Kurde, szkoda, że to jeszcze stara seria, bo w nowej to bym sprezentował tego Evo. A tak to nie, nie pieruna. Powiedzmy gdzieś z okolic tego fotoradaru. Znowu muszę sobie zresetować tak klubowy, bo przy każdym odpaleniu się traci. Ja do tej pory nie wierzę, że tego nie naprawili. Codzienne z głowy też przy okazji. Także pozostałe w tym tygodniu codzienne wyzwania mi zostaną. To będzie tyle. Będziemy mogli powiedzieć nara tym pączkom. 400 meters.
Turn sharp left. Tylko nie w drzewo, nie w drzewo, nie w drzewo. O, brakło. Kto by pomyślał, że ten skok się okaże za krótki. Nie będę musiał grzebać przy tuningu, tak jak w tamtej pokazówce Hot Wheelsowej. 630? 660. Czyli grzebanie w tuningu nie będzie potrzebne. To jest tyle dobrze. A strefę pomiarową spróbujemy też na jedynce przejechać, bo tu trzeba 185 na godzinę, a w rimaku tyle na spokojnie na jedynce mogę pojechać. Słaby to był przejazd. Muszę się wznieść na wyżyny umiejętności. Albo po prostu przeatakować z tej strony. Za 89 na razie ciówka. No i zaliczone przy okazji. Bez grzebania, bez zmiany auta. Scenariusz dosłownie wymarzony. To teraz foto wyzwanie. Mistrzostwa.
Mamy to. Tutaj dane przefiltrowane, bo to trochę żeśmy grzebali w ustawieniach. A mimo wszystko jednak punkt nam jeszcze braknie do Morisa Travelera. To dobra, to w takim razie jedziemy. Sprint w Guanajuato, sprint przy autostradzie i sprint tutaj. Jedziemy. Że od razu mnożnik 5-0. Trochę to szalone. Już mam się wielkie mieszanego i na pręty będzie w stanie. To jedno mistrzostwo. A będą szybko. Jedno nic pozostałem. Tym razem
Chodzimy sprawa, że tak daleko od tego punktu startowego. Ale dobra, jedźmy. W poprzednim wyścigu podobnie zaliczyło, a teraz nie chcę. Nie, nie, poprzednim wyścigu jeszcze wcześniej się przeczytało. Jeszcze coś takiego zaliczyło, a Ferrari to nie chce. Momentalnie to trochę nie sądzę. Wyglądało jakby był tu za mną. To jest taki tu Forza. A nie dało się wygrać. Nawet zeszliśmy poniżej 2 minut, nieźle. No i teraz urządza nas finish w top 5. Idealny meta, ten gdzie potrzebujemy. Gdzie się FX? Ale jaki ten zakończył? Kolejny też. No, tego nie zapomniałem. Liczę na to uwagę. Teraz
A jako proszę. Chociaż to jeszcze nie koniec. Najgorszych serpentów. Nawet pierwsze zawody z głowy. Ostatni powracające auto zebrane praktycznie. W zasadzie mamy też przy okazji wyróżnienie za komplet aut tej serii. To teraz ta nudniejsza część, czyli te wolniejsze mistrzostwa. Dobra, idziemy od najszybszej klasy, to weźmy sobie Pulsara. Na zawody rajdowe. O, to są. A jeśli to też będą tylko szlakami, a nie torami klasowymi, to... A jednak jeden. Tylko jeden szlak, a reszta same tory. Ale lipa. Niecałe 40 minut, ale... No, niecałe 40 minut i już mamy nowe auto. No ale jednak... A zapewne trzeba będzie się przyłożyć. Też myślałem, żeby sobie spróbować posmakować chociaż trochę Need for Speed Unbound. Żeby chociaż godzinkę w tych 10 przegrać. Potem najwyżej było, poczekaj aż trafi do biblioteki i play. Nie było najczystsze zadanie, ale nieskuteczne. Tutaj na szczęście wybraliśmy zwężenie. To się udało dogonić i przejść. Także fajnie. Idzie na razie. W tych fragmentach tych bagien to ciężko znaleźć zwężenie, które pozwoli jechać wystarczająco szybko.
czas swoją przewagę mamy. I piękna 180 na koniec. Ale dobra, jesteśmy już przejdziemy teraz tylko Puma, czyli CGT i inny pulsar. Teraz jest znowu będzie słonecznie jak pogoda. Ten Nissan. No taki niezły wyjazd na ten asfalt. Znaczek tego pulsara z czego zgrapał. Chyba tak. Zastanawiam, to chyba nie zakładałem żadnych customowych zderzaków. Chyba jedyny customowy zderzak, jaki był do dyspozycji na tym, to regulowany z Polski.
Chyba jednak nic z tego. Tak myślałem. Ja tam zahaczyłem. Nie widziałem żadnej tamtej ściany ani nic. Cała to, że nie wyglądała dosyć efektownie. Nie straciłem nawet przez te drzewka za 2 sekundy. Udało mi się jakiś punkt wyprawić najszybsze okrążenie przynajmniej. Ludzie, jeden to 6 minut. Po co dają tak dużo okrążeń? A jeszcze ten drugi pulsar pojechał szybciej, puma pojechała szybciej. Selika. Szóstka pojechała szybciej. Escort dopiero poleciał. Prawie wszyscy pojechali na jednego, że jeszcze przede mnie. Nawet w tej grze jest niemożliwy. Już wszyscy porobili. Dwa okrążenia by na takich celach wystarczyły. Po co?
taka torta na trzy okrążenia w tych niższych klasach. Powinni dawać dwa okrążenia dla klasy D, C, no, może nawet B. A zresztą już mogą być sobie trzy, bo... Auta w tych klasach bardzo sobie radę z szybkim przejechałem tym klasem. Nie, się męczyć. C, D, B. Trzeba się na trzy okrążenia, a takie byli trochę jak tamtym. Dobrze, że chyba na chłopę, czyli... Okej, to nie jest jakiś specjalnie duży, tak by... Okej, może trzy okrążenia tutaj mogą być. Ludzie, jestem jakiś półprzytomny dzisiaj. Czerwone mi się oczy same chciały zamknąć. Bym przystał w połowie wyścigu, byłby przypał. No, ale może to przez emocje. A ja tylko byłem na magisterce wczoraj. Wczoraj mecz naszych o wyjście z grupy. No to uzbierało tego trochę. Potem ciężko było, człowiek z trudem sypia po nocach i takie ma efekty. No to mam nadzieję, że będę w stanie chociaż zacząć tego unbounda, że nie zostanę na lodzie mimo wszystko. Macie w ogóle wiarę, że ja się głowiłem od czasów, kiedy można było wcześniej ściągnąć przed pierwszym odpaleniem, to ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Wyszło, że to nie mogłem zrobić z poziomu Xboxa, tylko musiałem przez sklep Microsoftu na PC-cie to zlecić do ściągnięcia. Nie ma nic na okrążenie. To nie mnie to zrobiło. Hmm.
to być jakieś większe problemy. Ze skrętem. Najwyżej można sobie to nieco pomontować, żeby zwiększyć potencjał do ulepszeń. Że się zbliżają. Nie na tyle, żeby mi zagrać. Całe chwilami te wyścigu jeszcze potrafią być frustrujące. Tylko przez Guanajuato, nie żadne inne rejony. Tak łatwo.
są znowu trafiki. Kurce, w sezonowych wyścigach choć nie jakoś mogli raczej tego przypilnować, żeby sezonowych nie potrafią tego ogarnąć. No, ludzie, co to ma być? Nawet nie czekam na resztę. No pewnie będą odwala i numery typu zatrzymywali się przez samą geometrę. A ostatni. Zostaną tylko sieciowe rzeczy i Hot Wheelsowe. Jeden tutaj zarzuciło i spowolnił resztę. No zaraz sam bym to leciał. A tak to mamy tylko podium przed sobą. Thank you.
metod używnych można sprawdzić żadnych ostrzejszych zaklętów. Raczej nas nie złapią. Był za wolny. Także najwolniejszy w zasadzie chyba mamy za sobą. Sobie szybko zerkniemy. Z czego tym razem składa się trial, żeby ocenić tor crossowy. Ja myślę, że tak czy tak z trialem raczej powinienem uwinąć się szybciej niż z pracą zabaw. No chyba, że jakieś zbanowate randomy się trafią. Przez to będę musiał powtarzać. No i sobie postanowiłem, że nie mam zdobytego przy okazji wyścigach klasowych. No nie mam tam paru wyróżnień jeszcze. To będę chociaż jedno z wygraną w Super Hot Hatchbacku. Mam nadzieję, że ten biegowy trening będzie wystarczająco dobry. Ale nie wygląda to tak źle. Myślę, że ten biegowy trening jest dosyć stary, to jeden z pierwszych, który udało mi się pozyskać. Oczywiście, że chcę zacząć czasami. Swoją drogą, myślę, że w Unboundzie tak samo jak i Rodzin jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, bo taki typu Charger czy Silver, kiedy mogę nam uprzedzić. Nie tak mnie z sesji wywaliło. Ale na szczęście to nie tam. Czasem są lekkie opóźnienia. No i w ogóle musiałem nieco kombinować, bo znowu wczoraj jeszcze z internetem miałem problemy. Dzisiaj zrobiłem małe porządki z DNS-em. Miejmy nadzieję, że będę miał parę, co najmniej parę miesięcy spokoju. No, może do końca roku, albo przynajmniej do premiery jego DLC mapowego uda mi się
może do miliona punktów wyróżnień. Pomimo faktu, że trochę roboty mi zostało. Który idzie? Ma Zidzina czy 2-3 GTR? Kurde, nie zdążyłem się przyjrzeć jeszcze. A tak chyba widziałem też Milano, Cross i V2. No Shaken? W Crossowy? Nie, to chyba oryginalny Cross i Bentley Continental. Ludzie. Impreza. Czyli w większości raczej skład ogarnięty. Tylko ja, ten Bone Shaker i Bentley i tak coś się wyróżniamy względnie. Ale rywale albo to przynajmniej mają auta z fabrycznym indeksem, czyli to nie wiem, w ogóle żadnym pieniądze. Powiedziałem, że start do poprawki. Ważne, te boty są naprawdę banalne. Niby niezwyciężone, ale tylko w koopie. Indywidualnie no nie da się tego. Nie dałoby się tego wygrać. No jeszcze muszę Pabla dogonić. Inaczej skoro się na pewno nie zawiniamy. Paru się udało. Dobra, to fajnie by było jakby przygotowywali. Żeby reszta też mogła go wyglądać. Będę chyba w Bentleyu, tak ciągle się wleczę. No to myślę. Dobra, trzeci się przebił za czołówkę. No i on tam walczy. Co to miało być? Rzuciło tyłem masakry. Wiem, ile już tam trzeba na dobę. Ale byłbym naprawdę wdzięczny, gdyby zamiast uciekać Williamowi, go blokowali. Taki człowiek ma dojechać do mety. Przestarzałem teamingu, go wywala. Teraz jeszcze podsterować. Skąd się to w tym... Nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Jeszcze tam ten Bentley. To chyba na szarym końcu.
trzeba przejść jakoś, jeśli będę w stanie przełknąć. Jak czy będę będzie tylko jeden bok. Ojecz. Fuh. W ostatniej chwili się udało zdążyć. Ale koleś bym tutaj naprawdę. Rozczarowuje i zawodzi i nie tylko. To wygramy, bo to nie wygląda na to, żeby było trudne, żeby to wygrać. A, William był w miniaczu w Forza Edition, to dlatego nie było tak łatwo go dogonić. Wygrane praktycznie. Nie. Będzie każdy z nas chce więcej. Już trzech przede mną robi roboty. Nie wiem, czy ten miniacz Forza Edition ma alternatywne pomyślenia jakie. Ale mi się wydaje. O, ten shaker chyba przegapił checkpoint. Jakiegoś powodu jest z tyłu. Przodu mamy Maździnę, GTL i Marynę. Będę na pozycji, na finiszu, na podium zrobiłby ci wszystko. No ma to, dobrze, że go chociaż tu Baryna porobiła. Także gościu od Kosiego też jest, trafiasz na czarną listę. A teraz wszyscy dojechali przed co najmniej jednym botem. Także triala mamy w głowie. W większości ogarnięte randomy. Potrafią zdziałać cuda. A, to zabieramy sobie
gdzie te trójka. Się szykujemy do placu. Zobacz, na stadionie. Co miało być? Najpierw było odliczanie, a potem nagle znikło. I oczywiście reset. No, dziękuję bardzo. No, ja pierwotnie chciałem tam tym eskortem jechać, ale... Renówka się sprawdziła. Także przyda mi się ewentualnie na wycieczce. O ile będą odpowiednie ograniczenia. Co wędrówki wa, Fordy wa. Będzie ciekawy. Ja jakoś wątpię, żebym to... Żebym jakoś się poczynił do wygrania. Myślę, że to przynajmniej jest jedna dyscyplina. Ja trochę mi tęsknię do czasów, jak wszystkie trzy minigry były rozgrywane w ramach. To były czasy, można było rozegrać na 5 minut. Chyba, że się gracze za mocno skarżyli, że to za długo trwa. Mówili to zrobić tak, że jeden rodzaj linii gry, tydzień, jak się pojawia świat zabaw i wchodzić do trzech rund. Oni nie zrozumiałe, ale no. Gdzieś ten urok przepada. Po prostu, że to jakoś fajnie nawet grało w czwórce. Trochę ciężko mi zrozumieć, czemu w piątce nagle deweloperzy się posłuchali tego marudzenia i tak to zmieniali. Z jednej strony to będzie raczej ciężka przeprawa, ale z drugiej pewnie masa frajdy. Zobaczymy, czego będzie więcej. Radochy czy frustracji. Mamy audycję, to bierzemy audycję. Nie ma żadnych innych opcji. To chyba inny gracz tak ładował. Chociaż w sumie... Może na te rekwizyty nawet dla SSD są dosyć masywne. O kurde. Dwa etrony. No to kupa zabawy będzie.
drugiej stronie AMG GT Forlor, starsza RS6, M4, E-klasa, M5 nowsza, RS6 taka jak moja, czyli Avant. A tutaj starsza M5, dwa e-trony, Jaguar XFRS, E-klasa, AMG. Co tak było? Chyba są jakieś łanowcy tam. Najpierw jako agresorzy, dobra. Zobaczymy, na co ich stać. Prosto w niego, no. Na starym, drogowym treningu, no ciężko złapać przyczepnik. Dobra, jakoś zapunktowaliśmy. Nie dało się tego uniknąć. Nie tak ze strony autem. To było do przewidzenia. Kurde. Czemu nikt nie odwraca uwagi dla mnie? Tylko ja muszę robić za wabik. Ja nie chcę być tylko wabikiem, ja też chcę punktować, no. Chociaż ten BMT to chyba jeszcze bardziej się wścieka, bo on nie zapunktował ani razu. Kurde, mnie to nie idzie. Jeden punkt zdobyty. Całą drużyną mamy ich 13. Nie ma tragedii. Nawet gdybyśmy to przegrali. Nawet 0-2. Jak z Argentyną. To nie będę się wściekał. Bo i tak nam to na tej się zaliczą. A nie. Aj kurde, umknął mi paniaczek. Ale inni czuwają. A ten ma lepszy tuning. Ale większego pecha.
skupienie, ludzie. Bo nas tu atakują. Kurde, jak się z nim minąłem, nie wierzę. No. Revanche. Nic z tego. Sam się władował. E, 5 do 13 jeszcze minuta. Ja się nastawiałem, że stamtąd to nie trzeba tego jaja, przynajmniej. Kurde. No nie. 30 sekund. Na razie tylko z dwóch z plagą. Jeden zapunktował. Jeszcze dwóch zostało. O, jeden z plagą. Ciśnie frontalnie. Nic z tego kolejny. Tak się tylko zgrać jeszcze w drugiej rundzie i mamy to z głowy szybciej. Radzi właśnie się, powiedziałem, się właśnie udało wrócić kolejny odcinek z Unbounda. Dosyć przydatny, z tego co pamiętam, to jeszcze przed meczem chciał go wrzucić, ale YouTube mu utrudniał mocno sprawę. Także udało mu się ten filmik opublikować dopiero, a ten odcinek opublikować dopiero teraz. Zaczynamy jako agresorzy. Eton M5 u nas w fabryce, no to wiadomo czemu ten M5 tak się pocił i nie mógł zapunktować. To się przynajmniej raz udało. Punkty za styl? Chciałbym. Dzięki za popych. Cisnemy. Punktujemy. Noż kurde, oczywiście musieli się pchać prosto mi pod koła. Jamą nie fartel mały. Tym razem może nam się nie udać tego wygrać. O! No one can touch. Wiem, że to nie rusemka.
to by miało więcej sensu. Łódka. No i znowu ten biedaczek wępiący. Nie umie zapunktować. Ale wzmocnili obronę. Prawie mnie w tamtego merce wypchnął. Mało brakowało. Aj, a prosto w niego. Frontalnie. Prosto w niego, nie wierzę. I tym razem będzie ciężej. Ale dobra. Zapunktowaliśmy tylko jeden mniej niż poprzednio. Znaczy, że będziemy się jeszcze lepiej bronić. O ile to będzie w ogóle możliwe. Zważywszy na to, że... Dlatego, że w większości jeżdżą fabrycznymi. A, dawanie im dostępu do flagi trochę nie ma zbytny sensu. Trzeba im doprowadzić dostęp do strefy. A, mamy obstawę. Jak zapunktowało. Nie, dobrze. No co wy wyprawiacie, ludzie, no. Nie umiecie nawet porządnej obławy zrobić. Ten co to za lagi ma zaś? Gdybyśmy jakim cudem obronili resztę, to oni i tak by wygrali, raczej by zapunktowaliby tą własną flagę dużo szybciej. Do takiej obawy nie ma opcji, żebyśmy wyszli z tego zwycięstwa. No wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, pierwszą rundę też mogliśmy przegrać.
teraz się wszystko rozstrzygnie. Czyli zaczynamy na obronę. Powinien jednak oddelegować tego blokowania strefy. Skup się na tym, żeby bronić strefy. Tego Merola zostaw mnie. Ludzie się pchają matoły jak... Nie będę kończyć przez noc na regulamin Twitcha. Jednego blokujemy, a trzech punktuje, co? Zarąbiście. No co to było? Tak mnie spowolniło, jakbym trafił. A tamtego nikt nie pilnował. No ludzie, kto... Z kim ja gram? Ale podbity. A cwaniaczek jeszcze zapunktował na koniec. No do 20 to na pewno nie dobijemy. Ale ta BMA mnie prawie wzięła. Dzięki za pomoc, ale po co żeś się pchał mi pod koło. No kurde, jak mi tą pierwszą rundę wtedy wygrali, co? Piękna roszada. Można roszadą nazwać. Taki piękny popis. Tak
Będziecie mi się punktów tutaj nie zdobywa. Tak. Nie ma punktów za takim liga. Ręczny sporo pomaga. Poprawić to trochę. Trochę karierę. Zero asekuracji. Sorry. Ale tylko potwierdza fakty, które stwierdziłem. Ja tak łatwo tracimy punkty przez to, że nie umiemy sobie zgrać tych przejazdów. Dwóch na głowie, to my musieliśmy się zmieszczać nawet pięcioma. Kisty. Mogło być szybciej, ale po kiego? Musieli wygrać tą pierwszą rundę. A potem kompletnie wszystko posypać. Że ten M5 teraz punktował 5 razy, no to naprawdę zaskok, bo poprzednich nie punktował ani razu. Ale dobra. Właśnie dobrze, że to mamy z głowy. Dobra, wycieczka. Dowolny WES 1, tak. Coś się znajdzie. Oj, nie mapa. Wiadomości. Nie, S1. Spróbuję w tym. Jeszcze mógłbym tym lightning. Co dać prawda, jeśli nie był wcześniej potrzebny. Tetetkę. Raczej powinna dać sobie radę.
BTR, BMK. No, będzie tylko 12, BMK, BTR. Wszyscy chyba albo myśleli, że to są drogowe, albo mają takie nietypowe też auta pod zawody crossowe, ale mono? Mono? Pod rajdy? Ciężko mi sobie to wyobrazić. Ja swego czasu Carrera GT czy Corolla T70 też były dosyć OP w terenie. Że ten gość wolno nie patrzy, jakie to są zawody. To chyba jedzie ten, to jest w samym końcu. Widać, że nie pomyślał albo nie zdążył wybrać. Ale bez taki. To miało być. Się tylko blokowałem. Nie wpychałem się w ściany. To było chamskie już.
szefka powodu, przecież są te wycieczki z mety jednego do startu drugiego. Chętnie ktoś tutaj gra albo na słabszym kompie, albo na łamie. Ja miałem takie długie czekanie, jak na łamie grałem jeszcze. Wiesz co, Matole, zablokować mi dostęp do jazdy w punktu kontrolnego, czy ty jesteś normalny?
nie wiem, czy mnie zarzuciło to. Podbiło tu ładnym dachem. Podium to podium. Gościa blokuje, bo obu najlepiej. Że obaj grają przez Steama albo jeszcze coś innego. Nie, jedyna opcja to Steam. Poza platformami Microsoftowymi nie ma nic innego. Na czym byłaby to dostęp grywalna. Turn around, when it is safe to do so. Się wykruszył.
Rokasz, ale mi to zbiło. Nie wiem, że co wypadnie. Ja też miałeś dość. A ja przynajmniej miałem tyle przyzwoitości, żeby dojechać do mety. Wkurzyli mnie ci dwaj. Ale dobra. Myślę, że wycieczkę mamy z głowy. Zostało tylko Hot Wheels. Że się wystraszyłem, że gra się skraszowała. Welcome back, Simon. Wychodzi na to, że zdobycie 200 koła to nie będzie łatwa sprawa. Jeśli rekord mam na poziomie 280 z takie.
słaby początek, nie? Słaby. Jest życiówka, ale to jest ciągle za mało. Jestem w stopie z początku. Drama, po prostu drama. Ja, że to się nie może udać. Czemu tak ciężko się... A, ciężko zapanować nad autem. No wiesz, jeśli nie jest lód, to jest nawet... To jest nawet segment poślizgowy. Coś będzie dobrego. O, minimalnie nowa życiówka. Się zapędziłem, kurde. Ale to da się zrobić. Nie mogę zmarnować ani metra, no i oczywiście już w sensie to nie udało. Grubo poniżej moich możliwości. Możliwości tego auta też. Tragedia. Dobra, udało się. Ludzie.
Się udało w końcu. Ale fart. To się zdecydowało, ale to jeszcze za wcześnie. To zakończmy to szybko. Wyświetlimy sobie GPS-a. O, tu są. Myślę, że jeśli to będą tylko sprinty, to nie wiem, czy są jakieś wyzykańskie tory. Chyba nie bardzo. Zresztą zaraz się dowiemy. Kolejny. Zostało nam kilometr od startu. Informacje. Sprint. Wszystko w zasadzie w podobnym rejonie. No, jedno lodowe. Kopie i reszta tutaj w dżungli. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. To był słaby wybór, żeby wewnętrzne tam. Już się bałem, że tego nie zaliczę. Wtedy co tam tak wypluło do przodu. Nadejdzie się zaraz w grę. A, chyba makam. Na to, którego wygląda. Możliwe, że tego nie wygramy przez ten prędkość. Bo nie będę musiał wziąć bronk. Znaczy tego nie wyjdę. A, zarzuciło mnie. Czyli uratowali. To za szczęście.
tak trochę dziwnie też wyważone z tym, tymi wyzwaniami. Raz są trudniejsze na podstawce, a są w Katowicach. Ale przeważnie tak, tak jest z podstawką, że jest trudniejsza. To niedobrze, lepiej żeby było wyważone poziom trudności we wszystkim na. Tam bym w makanie znowu wystrzelił. Nie będzie łatwo złapać. Albo? Jesteśmy w domu. Ale to było szybkie. No, tak jak mówiłem, podium mi wystarczy do wygrania całych mistrzostw. No, to raczej nie powinno być trudno. Trójka. Ktoś sobie po prostu pociął. Nieźle, nie czekałem. Oczywiście BM-ka musiała pod kołami wyhamować. Zastanawiałem, czy to tylko będą lodowe segmenty, czy jednak jakieś segmenty przełajowe. Ale jednak przełajówka. Chyba najlepszy w moim wykonaniu zakryty na tym lodzie wyścigu.
było blisko radia, żeby cię zapomnieć. Tym makarem to chyba zarzuciło, albo co? Nie mógł tutaj nagle dzwonić sam z siebie. Tutaj już nie wyrobię, nie będzie było napisane. Chyba mamy to. Jesteśmy w domu. Nie ma na co tego odwlekać. Wracamy do Meksyku. I na tym skończymy w zasadzie streama. Także dzięki za dzisiaj. I ogólnie za cały miesiąc wytrwałości. Z tą także żenującą i słabą serią. Tutaj zostało nam tylko wyzwania codzienne. Ale to już będę kończył na bieżąco poza streamem. Tak więc słyszymy się na początku serii świątecznej, czyli za tydzień. Kiedy będziemy zmierzali po m.in. AMC Javelina RMX, powracającego po dosyć długiej nieobecności. Tak więc jeszcze raz dzięki za dzisiaj. No i się widzimy następnym razem. Najpewniej za tydzień właśnie. Na razie.